Witam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do Gothica. No i w dzisiejszym odcinku po prostu idziemy za naszym kochanym magiem, żeby dowiedzieć się całej tej historii, która jest związana z tym artefaktem. I chyba nie tylko. A dobrze, że tutaj może do obozu, czy gdzie ty chcesz iść, co? Ciekawe, ciekawe. Mam nadzieję, że nie zamierzasz tam do krypty wchodzić. Albo że mi pojdziesz i powybijasz te wszystkie gobliny i dostanę doświadczenie za to. Jeszcze. Kurde, to ja bym się cieszył jak nie wiem co. To byłby naprawdę piękny deal. Albo się okaże, że zaraz on znalazł już jakąś potężną runę, która nas teleportuje do stolicy. Tak się okaże jeszcze i będzie źle, bo nie wykonaliśmy jeszcze kilka misji. Ale tutaj są orkowie, panie. Panie, to damy tutaj radę tym orkom? Okej. Dostaję punkty doświadczenia. Okej. Mi to pasuje. Jak dostaję punkty doświadczenia, że on tam zabija z kuli ognia, to ja się cholernie cieszę z tego powodu. A, dobra, chodźmy dalej, ale tędy to nie szedłem, czyli jakieś nowe tereny, nowe rzeczy. O co tutaj chodzi? Dalszy exploring? Ajajaj. Jakieś ruiny, w ogóle rzeczy. Aż mnie przywiesiło. No, 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 idź, 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 ale musi wybijać się harpie. No, dzięki niemu trochę przyekspimy. I tu jest jakaś kolejna jaskinia. Widzę, że on by chciał mi coś powiedzieć, ale chyba się zbugował. Вот мы и на месте. Посмотри на эти развалины. Видишь квадратную площадку? Это место раньше использовалось для телепортации. Кем использовалось? Народом, который жил в этих краях задолго до нас. Предмет силы принадлежал им же. И как нам использовать этот портал? А вот тут не все так просто. Им не пользовались уже сотню лет. Его энергия истощилась. Ее можно восстановить? Да, но проблема в том, что я не знаю точного способа. Я мало занимался этой областью магии. Хорошо, какие тут остаются варианты? Я бы мог поискать информацию в книгах, но при себе у меня их нет. Да и свободно разгуливать с предметом силы я не решусь. Я должен обеспечить его сохранность. Так что я надеюсь на твое содействие. Неси мне все книги о магии... Неси мне все книги о магии, какие только сможешь найти в округе. Как я пойму, есть ли в них нужные знания? О, оставь это мне, я уже разберусь. Ты, главное, принеси побольше книг. Будет больше шансов. Я пока укроюсь в пещере неподалеку, чтобы не попасться никому на глаза. Буду ждать тебя там. Plan maga, co? Jedna bestia mniej! Uuu, tam są wargi! Wargi są bardzo złe, bo są bardzo mocne.
w ogóle będę w stanie ich pokonać jakoś. W ogóle mnie inaczej zabijają. A, bo też mam tak mało życia po prostu. Źle. A, wolę się przygotować właśnie w takiej zasadzie, tak. Jeb. Nie, nie ma szans. Do jakiej ty jaskini idziesz, panie? Możesz mi to wyjaśnić bardziej? Znaczy, warga bym pokonać, pokonał, ale jakby był pojedynczo. W liczbie pojedynczej. A jest tam z wilkami, ze wszystkim. A, do tej jaskini idziesz, dobrze. To też wejdę, zobaczę, co ty tutaj masz. Wielki topór. A jakby miał jakiś zły mi zmniejszenia. Okej. Dobra, czyli po prostu musiałbym się udać na taki typowy exploring. Powydobywać dosłownie wszystko jak idzie. Czyli kryptę musiałbym zwiedzić, tutejszą i tą jaskinię tutaj. Starczy mi miksur? Powinno mi starczyć. Ile mam punktów nauki? 10. Dobra, no kurde, ja nie dam rady. Tylko, że teraz respaw tych potworów jest. Zekrza. No. Wcześniej tych dzików tutaj nie było. Tych wilków także tutaj nie było. Okej. Dobra. Jep, jep. Tam ничего нет. Jep. Dobra, robimy zapis i idziemy szukać dalej. Może nie szukać, ale po prostu wybijać wszystko jak leci. Ajajaj, to będzie problematyczne dość. Te księgi poznajdywać. W ogóle tych... W sumie jak teraz myślę, to tych goblinów powinno się pojawić tam znacznie więcej, z tego względu, że jest nowy rozdział. O, smocze zębacze mi się jeszcze tutaj pojawiły, serio? Nie no, jak zaatakuję z magii, to mnie ten zaatakują. Pojedynczo muszę. Właśnie tak, pojedynczo muszę powyciągać się smocze zębacze. Ja cię kręcę, smocze zębacze. No, to będzie niezła walka. Trzeba byłoby się tutaj nimi zająć. Dobra, póki co chodźmy do tej krypty. Najwyżej te smocze zębacze, nimi się zajmę pomiędzy... Znaczy, zrobię pewnie cięcie i pomiędzy odcinkami, znaczy w czasie tego odcinka, tylko że pomiędzy tam klipami zrobię cięcie. Powybijam też małe cholery, jak leci wszystkie po kolei. A czemu by nie? Czy coś jeszcze tutaj się pojawiło? Tutaj nie. To bardzo dobrze. Wejdziemy tutaj do tej krypty. Bo czemu by nie? Możemy tak na przywyżej tutaj wejść. Myślę, że nie będzie problemu. O cholera. Mimo wszystko ten zombiak potrafi uderzyć mocno. Dobra, trzeba trochę to uważniej zrobić, jak najszybciej. Widzieli chyba tam znowu jakieś kręgi magiczne i w ogóle... I
ja cię kręcę jeden strzał. No i mały. Teraz już pouciekam. Ma zamiar się zatrzymać koleś. Albo się zawiesić. O, właśnie tak. No właśnie o to mi towarzyszu chodziło. W ogóle szkielet krwawił. Logika. To nie ma najmniejszego sensu przecież. Dobra. Żeby mnie zombiak uderzył, to już jest masakra. Okej. W takim wypadku tylko tutaj szybko zaspamujemy gradem 3 ciosów i go zabijemy, ale ten zombiak jest znacznie wytrzymalszy niż taki szkielet. Tylko ze szkieletem ogólnie się znacznie ciężej walczy, a z takim zombie to już niekoniecznie. Chyba wiem, co bym zainwestował kolejne punkty. 2% w posługiwaniu się bronią dwuręczną, żeby mógł nosić cienką skór. W sumie nawet więcej doświadczenia dostałem. A, mięsa kopacza sobie zjedz. W sumie to cię już tak dużo nie leczy. To źle. To naprawdę źle. Dobra. O cholera jasna. Bez kitu, wystraszyłem się teraz w tym momencie. Dlatego tak spanikowałem i zareagowałem od razu, bo nie wiedziałem, że coś takiego się może stać. Dobra, no to... Nie pozwolę cię dotknąć nawet, bo jeszcze mnie zarazisz, nie wiem, ebolą, czy jakimś innym jeszcze gównem. Dobra, bijemy gnoja. Te walki takie pasjonujące. Off. Faktycznie zainwestuję w tą bronię dwuręczną troszkę punktów. Bo jednak te obrażenia są o niebo większe wtedy. A masz gnoju. Jak się zaraz pojawi jeszcze jeden, to ja się zaraz pochlastam. Okej. Okay. To możemy sobie zrobić zapis. Mamy kolejną runę. Zwój, którego nie możemy podnieść, teraz już możemy. Jakaż to runa jest? Przyzwanie wilka. Wydatek many... Krąg 2. Wydatek many sporo. Nie chcę przyzywać wilków przecież. Oj, nie. Niepotrzebne na wilki. Szkielety goblina są o niebo fajniejsze. Wiem, że szkielet mag tam jest, ale pierw ty mi się to zajmuj. Okej. Cieszy mnie to bardzo fajnie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Zostaniesz sam? Te tak na szybko. Ożeż mordę kopany! Czemu on na mnie biegnie? Czemu to jest ork wojownik? O nie! Życie jest ciężkie, ciężkie życie. O! Jeszcze leczenie średnich ran. I w ogóle ja się tutaj męczę, a ja mam te zwoje przecież. Zniszczenie ożywieńca, wow. A ja głupi męczę się zwykłą kulą ognia przeciwko takim potworom.
Okej, doleciało. Tam niczego nie. Orkowa zguba. O, to była fajna ten, magiczna energia. Okej. Czyli mamy drugą księgę, jakby nie patrzeć. Która jest nam potrzebna, bardzo potrzebna. A, kolejna runa. Tym razem runa... Tworzenia szkieletu! O tak, wydatek many. Ile ja mam many? 55. Mam za mało many. Ale z tym szkieletem to możemy sobie już pomucić i to nieźle. I właśnie o to mi chodziło, kurde. W końcu sobie będę mógł pokonać też smocze zębaczy, nawet nie robiąc ten cięć zbytnio. Tylko będę musiał, muszę się wrócić do tego maga. Powiedzieć mu o tym. Czy ja wiem, czy mu powiedzieć, po prostu iść do niego, zakupić się trochę w mikstury, poduczyć się trochę many. No, trochę many by się sprzedało więcej, ale znowu się nie nauczę posługiwania się bronią dwuręczną, ale no, trudno, tam mamy fajne, ten, runy, w którym będzie się fajnie muciło, strasznie będzie się fajnie muciło. Czy by zrobić jakieś tutaj cięcie, bo chyba długość odcinka byłaby już okej, ale czy mi się chce? Dobra, nie no. Postaramy się powybiedzieć się tamte gobliny jeszcze w tym odcinku. Bo czasem te odcinki robię za krótki, wy marudzicie, więc niech będzie jeden jakiś taki dłuższy odcinek. Raz za jakiś czas. Zresztą mam chyba tylko 25 miniaturek do tej serii. A przy takim tempie to mi jeszcze mi braknie. Dobra. Dzień dobry, panie magu. Nie masz tutaj łóżka, nie? Tak, jesteśmy OP magiem, który nie potrzebuje spać. Pomagimy. Dobra, zwiększamy. Na razie póki co nie będziemy mu dawać się książek. Zbierzemy po prostu wszystkie jak leci. I powykonujemy te zadania wcześniej. Jak najwięcej. W sumie mogę posprzedawać, bo przecież orkowa zguba norm nie będę używał. Sługa burzy nie będę używał. Nie będę używał. To mogę jeszcze używać. To mogę posprzedawać. Lagi mu posprzedaję. Łuki też mu posprzedaję. Te może się zostawię, bo może się sprzedać. Bełty ci sprzedam. Skórzanych mieszków trochę mam. Okej. W takim wypadku to mi już wszystko starczy. Do tego co ja bym tam potrzebował. Tylko nie wiem, czy sobie jeden szkielet poradzi z trójką. No właśnie, nie wiem, czy sobie z trójką poradzi smoczek zębaczy. Może mieć aczkolwiek duże problemy, naprawdę bardzo duże problemy. To nie jest dobre właśnie. To naprawdę nie jest dobre. Kwik, kwik, kwik. Uspokójcie się tam, kwik, kwiki. Jedyne. Dobra, lecimy, lecimy ludzie. Powiem wam, że ten mod mnie wciągnął bardzo. Chyba przez to, że jest dłuższy i jeden taki ciekawszy. Bo ogólnie tak Gothic mi się troszeczkę już pomalutku nudzi. Nie, ale spokojnie ludzie, będę nagrywał dalej Gothica, bo wiem, że mnie subskrybujecie tylko i wyłącznie na Gothica. Ale jak mówiłem, za niedługo także inne serie. Zresztą chyba film informacyjny, taki pogadankowy już... będzie na ten temat. Ile ja mam many? Trochę mi brakuje, tak troszkę. I przy okazji nawet mi mana skoczyła, co? Bardzo dobrze, 70 mana, to leczy 75, no to prawie że na styk. Myślę, że... Z
te szkielety by się powinny sprzedać. Do boju, moje minionki. O, właśnie. Za słabe jesteście. A ja muszę się dostać do tej jaskini. Że chyba jakoś bryła mi lodu, by mi jakoś te gówna... Właśnie ten ból, że nie mam nic mocniejszego. Mam trochę tego. Dobra, wiecie co, ale to ja zrobię poza odcinkiem już. Dobra, mogę zacząć nagrywanie. Będziemy dogrywać resztkę odcinka, czyli eksplorację właśnie tej jaskini. Bo czemu by nie? Tak naprawdę czemu by nie? Przyzywamy trochę szkieletów. Trzy szkielety powinny starczyć na wyczyszczenie tamtego wszystkiego. Chodźcie panowie szkielety. Okej. Idźcie się bawić. Ale tutaj jest rzeź po prostu. Cholera, nawet czy szkielety to chyba było za dużo, co? Ale widzę, że nie, tutaj jeszcze cieniosfór. Ej, ale to weźcie go ode mnie! Po prostu raz, dwa. Trzy takie szkielety to jest po prostu masakra. Czyli nawet za dużo ich przyzwałem. Mam jakieś pochodnie, mam na szczęście. Czy coś tutaj miał? Dobra, to... Idźcie sobie. Dziękuję, że miście pomogli. To bardzo, bardzo. Szkoda, że regeneracji mani nie mam. Aczkolwiek mieli tutaj sporo tego wszystkiego mięsa. O kurde, suszone mięso. Smażone szynki. Blam, blam, blam. Ale czy coś tutaj jeszcze było? Bryłka z rudy. Jeszcze jedna bryłka i będę sobie mógł ulepszyć pancerz. Tak. Będę sobie mógł ulepszyć pancerz i to będzie bardzo dobre. Bo ileż mam tych bryłek? Mam... Aha, dopiero 7. To trochę gorzej. Dobra, to zbieramy póki co wszystko, co tutaj mieli przy sobie. Złoto na mikstury jest potrzebne, jakby nie patrzeć. Niczego tam gdzie? Niczego nie. Dużo w ogóle tych goblinów tutaj jest. Znaczy ogólnie w tej grze. Tam niczego nie. Okej. Okay. A, i poziom wbiłem za... te smocze zębacze jest 400 punktów doświadczenia, czyli warto sobie je powybijać. I naprawdę wszystkie smocze zębacze pokonywałem pałką. Jak leci, wszystkie pokonywałem pałką, swoją magiczną pałką. A czy nie, no może tak nie do końca pałką. Bo jeszcze sobie pozwalałem na przyzwanie szkieletu do pomocy, żeby ogólnie odwracał uwagę właśnie tych smoczych zębaczy. Żeby nie było najmniejszego problemu. No i tak też się sprawdzało, że tak powiem. Było ok, było w porządku. Ja tłukłem właśnie smocze zębacze, szkielet także tłukł smocze zębacze i tak wzajemnie odwracaliśmy jego uwagę i jakoś się tam nam szło, ale te szkielety już dużo już nie robią przeciwko takim smoczym zębaczom. Smocze zębacze to jest zupełnie inna liga w Gothiczku. Ale faktycznie, z rozdziału na rozdział, mimo że jesteśmy coraz bardziej przyekspieni, coraz bardziej więcej w ogóle mamy zaradności, run i tak dalej, to jej gra staje się coraz cięższa. I to mnie właśnie cieszy. Jak nie powstaną jakieś memy na temat mojej magicznej pałki, to ja się zdziwię. Szczerze, no upartego jakbym chciał, to mógłbym całą tą...
modyfikację przejść za pomocą tylko pałki. Nic innego bym nie potrzebował tak naprawdę. Zabrały dwa zaczarowane grzyby. Nikt nie pamięta, jakiego moda pochodził. Z jakiego moda pochodził? Aha. Fernonas. Kurde, moje czytanie. Trudniej stworzyć moda niż go przejść. Prawda, prawda. Nie znam się na modowaniu totalnie. Nie zdał matury i poszedł do wojska zabity przez orka. Wykłócał się z życiem. Po coś tu przylazł? No nie wiem, tak. Poczyta się na grobki w koniec końców. Rapier, o popatrzcie. Ja w ogóle takiej broni tutaj nie znalazłem. Rapier to jest dobra broń. Naprawdę to jest dobra broń. Zaraz zabieram miecz. Tu miejsce jest na twoją reklamę. O tak. Pozdrowienie dla Saturasa. Przeprowadzał swoją śmierć i zmarł. Co? Nie bój się śmierci, bój się przeżytego nadaremno. Farmi zgadłeś. Uczy się kaktus. No. Poczucie humoru. Jeszcze tutaj tak patrzę, czy coś jeszcze ogólnie jest, ale nie. Dobra, myślę, że z tym akcentem moglibyśmy po prostu kończyć ten odcinek. Widzimy się po prostu w kolejnym odcinku. Zagrajmy w modyfikacji do Gothica, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się. Na razie.